dobiegła końca budowa wielofunkcyjnego zbiornika w Smardzowie. 24 marca Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję dopuszczającą zbiornik do użytkowania, a efekt ekologiczny uzyskany został już 12 kwietnia, kiedy napełnienie zbiornika osiągnęło normalny poziom piętrzenia, czyli zbiornik zaczął pracować i transformować odpływ ze zlewni zbiornikowej do strugi Brochówka. Wobec powyższego funkcjonują już trzy elementy tego zbiornika i część retencyjna wypełniona wodą, część przeciwpowodziowa sucha oraz część filtrująca wodę, na której już rośnie roślinność, której zadaniem jest czyszczenie tej wody. Zbiornik otoczony jest niemal 2-kilometrowym odcinkiem drogi technologicznej o szerokości 4 metrów. Droga technologiczna oświetlona jest w nocy 53 latarniami fotowoltaicznymi.